8 maja 1915 roku na Bukowinie została sformowana 2. Brygada Legionów Polskich. Podlegała rozkazom państw centralnych. Oddział z dumą nazywano Brygadą Karpacką lub Żelazną. 13 czerwca 1915 roku ułani brygady wsławili się brawurową szarżą podczas bitwy pod Rokitną. Brygadą dowodzili Ferdynand Kittner i Józef Haller. 7 maja 1918 roku państwa centralne podpisały w Bukareszcie pokój z Rumunią. Traktat zakończył udział tego kraju w I wojnie światowej po stronie Ententy. Rumunia straciła strategiczne przełęcze górskie w Karpatach, ale zyskała zgodę na aneksję Besarbii. Ceną były jednak długoletnie koncesje gospodarcze na rzecz kapitału niemieckiego i austro-węgierskiego. 9 maja 1918 roku dziennik Wileński pisze: do Równego, Nowogrodu Wołyńskiego, ewentualnie Kijowa, udał się komisarz do spraw remigracji przy Ministerium Spraw Wewnętrznych. Celem podróży jest zorganizowanie systematycznego powrotu uchodźców z królestwa, znajdujących się przeważnie na Wołyniu. W latach zaborów wywieziono przymusowo nawet 1,5 miliona Polaków. 11 maja 1918 roku II Korpus Polski na wschodzie, po odrzuceniu niemieckiego ultimatum o kapitulacji, stoczył bitwę pod Kaniowem. Wprawdzie straty moich oddziałów nie były duże, ale meldunki o braku amunicji były powodem mojej decyzji o przerwaniu walki, pisał generał Józef Haller. Połowę żołnierzy internowano, reszta zdołała zbiec za Dniepr i uniknąć niewoli. 12 maja, 83 lata temu, zmarł Józef Piłsudski. Żaden z polityków polskich XX wieku nie miał tak wielkiego wpływu na dzieje naszego kraju. Zesłaniec i rewolucjonista, twórca Legionów i polskiego czynu zbrojnego podczas I wojny światowej. Zwycięzca wojny polsko-bolszewickiej i człowiek, który ocalił Polskę i Europę przed komunizmem.